Cześć, ja jestem Arek. Ja jestem Iwona. A wy jesteście na kanale Van Trip. Minęliśmy już Rostock. Tak. Dotarliśmy do miejscowości Nijmegen. Podążamy dalej wzdłuż wybrzeża. Na zachód. No i w tej miejscowości mamy jedną fajną rzecz do obejrzenia. Fajną ze zdjęć. Jak to będzie na żywo, to zobaczymy. Zatrzymaliśmy się na takim parkingu. Zobaczcie, w samym w sumie centrum. Już wam pokazuję cennik, jak wygląda. Jeden z nielicznych parkingów, na którym nie ma żadnych obostrzeń odnośnie kamperów i rozróżnienia w cenach. Generalnie od 1.06 do 31.08 cena 1 euro za godzinę, a za dzienny postój 8 euro. A że my jesteśmy jeszcze w maju, to za całodzienny postój mamy 7 euro. W przypadku zgubienia biletu płacicie 20 euro. Czyli bilecik lepiej mieć przy sobie i go nie zgubić. Jeszcze jedna ważna rzecz, nie można tutaj płacić kartą, tylko monety bądź banknoty. No troszeczkę szkoda, ale jakoś damy z tym radę. Dobra, my lecimy na plażę i widzimy się za chwilę. Słuchajcie, dosłownie 2-3 minutki od naszego parkingu przez takie urocze osiedle się przechodzi domków jednorodzinnych. No i praktycznie jesteśmy już na plaży. Czyli taki... Nie mów hop. Ja widzę, że to jest klip, więc będzie trzeba gdzieś zejść. A jak nie ma zejścia? Faktycznie. No, zobaczcie, jak to wygląda. Widzimy coś takiego, czyli może widzimy. Ale czy tu jest jakieś zejście? No dzisiaj już nie jest taka szklaneczka, jak byliśmy na klifach na Rugi. Nie no, zejścia nie ma. Jest miejsce do podziwiania wschodów, zachodów. A my jesteśmy faktycznie na takich klifach. Nie wiem, czy to jakieś zejście będzie. Zobaczcie, jak to wygląda. No wy widzicie, ja zobaczę dopiero na komputer. Całkiem fajnie. Dobra, co? Lecimy do naszego punktu zero. Mapa nam pokazuje, że tutaj w lewo musimy teraz skręcić. I jakieś 5 minutek i będziemy na miejscu. No i słuchajcie, jak to często bywa z miejscówkami, w których jesteśmy pierwszy raz. Poszliśmy w prawą stronę, 500 metrów. Przeciwną poszliśmy stronę. Zakomunikowało nam, że jesteśmy na miejscu. I z takim zdziwieniem troszeczkę patrzyliśmy, że to chyba nie to. Jednak musimy iść w drugą stronę, więc mamy teraz kilometr w drugą stronę. Ale nic straconego, przynajmniej sobie kroków nabijemy. Spokojnie, spokojnie, do lasu jeszcze nie doszliśmy. Ale po drodze... Aha, no dobra, ale nie wiadomo jakiego. Ale po drodze mamy taki taras widokowy. Ludzie na dole się kąpią. Czyli jakieś zejście musi być. Nie? Tam jest flaga, więc tam musi być zejście. No. Tam coś może znajdziemy. No po tamtej stronie, tam gdzie byliśmy, faktycznie zobacz, tam nie ma nic, żadnego zejścia, nie? Ale fajne takie wybrzeże, nie? Takie klify, takie mini klify. Takie, ta nie. Sytuacja. Tutaj to jest jak... Jak w Rywalu. Nie w Rywalu. W Trzęsaczu. No. No, to wszystko wygląda w ten sposób. Tutaj taki taras, osiedle, siłownia. One sobie... sobie dalej będziemy spacerowali. No całkiem fajnie. Już na horyzoncie pomału widzimy nasz cel podróży. No jestem ciekaw, chociaż wszyscy mówią, że tam trzeba być o wschodzie. Albo zachodzie. Albo o zachodzie. Jak patrzę na mapę, to bardziej mi się wydaje, że o zachodzie, bo o wschodzie tego słońca nie za bardzo widać, chociaż może być ta złota godzina rano. I może być fajne światło, nie? Może być to wszystko fajnie oświetlone. Ale zaraz zobaczymy. Kolejny taras widokowy, tym razem z zapleczem restauracyjnym. Coś, co wszędzie widzimy. Budki truskawkowe. Kars to jest chyba najbardziej popularna firma na całym wybrzeżu. No i słuchajcie, jesteśmy. Miejsce to... To jest nasza kolejna atrakcja. Tak.
Nazywa się to Las Duchów i robi piorunujące wrażenie właśnie albo o wschodzie, albo zachodzie. O zachodzie słońca. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. No takie... Łyse, pięknie. Z liści parasol. Tak, parasol z liści. Nie, dobra. Przechodzimy i wieczorem. No, musimy tu przyjść. Proszę cię, nie podchodź aż tak. Czemu coś tu można powiedzieć? Musimy tu przyjść jeszcze na zachód. Na zachód zobaczymy, jak na zachodzie uda nam się fajne ujęcia tutaj porobić. Tak, to nam no zobacz, to słońce będzie przebijało. No, słońce będzie fajnie przebijało, no przez te pnie. Kosmiczne wrażenie będzie musiało to robić. No w ogóle kosmiczne wrażenie już to robi, że same takie badyle stoją i gdzieś tam na górze tylko są listki, nie? Super, boję się, że o zachodzie tu będzie milion ludzi, więc chyba fajniej by było zrobić sobie to... Jesteśmy na boku. O wschodzie, nie? Będzie pusto. No nikomu się nie będzie chciało wstać na wschód. Nam też. Ale czego się nie robi dla dobrych ujęć. Słuchajcie, ja chyba chowam kamerę i wyciągniemy sobie aparat. Chowam kamerę. Kamerkę GoPro, którą nagrywamy w ruchu, tak jak wiecie. Wyciągniemy aparat i porobimy kilka fajnych przebitek. Być może coś fajnego nam już teraz wyjdzie. Ale z pewnością jeszcze o zachodzie tutaj wrócimy i zrobimy jeszcze kilka ujęć. Także zapraszam, oglądajcie sobie, podziwiajcie i przeżyjcie to razem z nami. Słuchajcie, idziemy poszukać jakiegoś zejścia na dół. Najszerszy obiekt, jaki mamy, to jest 24 mm i tutaj niestety z góry nie damy rady objąć tego terenu, tak żeby to fajnie wyglądało, więc spróbujemy zejść na plażę i zobaczymy, jak z plaży będą wychodziły ujęcia. No z drona też, ale to musimy zobaczyć, jak aparatem nam się uda. I czy wieczorem na zachód słońca iść tu? No. Czy tu?
czy robić to z plaży, czy będziemy robili to... Ja bym robiła to z góry, a ty polecisz dronem i zrobisz tak właśnie plaża, las. Tak mi się wydaje. A aparatem tu. No też można. No w zasadzie nie musimy schodzić faktycznie na plażę. Możemy sobie dronem polecieć. No zobaczymy, a tu jest następny taki zagajnik, zobaczcie. Przeszliśmy kawałeczek. Też ładnie tu. I następna porcja takich drzew. Też fajnie to wszystko wygląda. No praktycznie takie same jak tam, tylko... Wyciarusz. Tylko kawałeczek dalej. Musimy znaleźć najbardziej upiorny, żeby podkreślić właśnie nazwę tego lasu. No las nie nazywa się upiorny, tylko las duchów. No, czyli a duchy nie muszą być upiorne, ale mogą. Znaleźć najbardziej taki właśnie upiornym klimatem. No. Ale już teraz robi wrażenie, zobacz, bo pnie tych drzew są takie czarne i od razu na własnej skórze czuć taki... Tak, no jakby się w nocy tutaj szło, tylko światło z księżyca i te takie konary. Cicho, ciemno i tylko szum morza, więc no tak. Gacie pełne. No fajnie, kultura rowerowa w Niemczech jest bardzo rozwinięta, ale tak. Co za tym idzie, ciężko jest przejść przez takie szlaki turystyczne, bo non-stop słyszysz z przodu bądź z tyłu dzwonienie na ciebie. Rowerów? Ale naprawdę, jak ktoś uwielbia rowerowe wyprawy, to jest to ten kraj jest stworzony dla nich. Absolutnie, jest normalnie jezdnia i to nieważne, czy to jest duże miasto, czy wioska, równolegle leci droga rowerowa. Nie zdarzyło nam się jeszcze, żebyśmy jechali jakąś drogą, przy której nie szłaby ścieżka rowerowa. To fakt. Wszędzie to jest. Nawet w lasach wszystkie te rowerówki są oznaczone. I to ładnie, ładne drogi zazwyczaj. Jak asfaltowe. Asfaltowe, właśnie zabrakło mi tego słowa. Asfaltowe, równiuteńkie. No i faktycznie zobaczcie, jak to wygląda. Wszystko z dołu dużo fajniej, dużo straszniej, dużo bardziej tajemniczo. Więc chyba z dołu będziemy to kręcili. Zobaczymy, spróbujemy zrobić na dwa fronty. I ona będzie u góry, ja będę na dole. I to robimy i tak, i tak. Pierwsza część naszej sesji zdjęciowej została już wykonana. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie. Wróciliśmy sobie... Tobie nie? Nie lubię światła takiego. No, takie płaskie trochę było światło. Wróciliśmy do samochodu, poczilowaliśmy troszeczkę i teraz właśnie jest godzina. Godzina 20:14, czyli mamy około godzinki do zachodu. Idziemy łapać światło piękne. Więc teraz świetnie, mocno kontrastowo jest ten las oświetlony. No i chyba będzie fajnie to wszystko widać, nie? Mam nadzieję. Ja też mam taką nadzieję. Dzisiaj już zapadła decyzja, że zwijamy się stąd, idziemy w dalszą drogę, więc no nie ma innego wyjścia. Musi nam się teraz udać. Trzymajcie za nas kciuki. Miasto już troszeczkę... Opustoszało. Opustoszało. Może nie będą siedzieć tam w tym lesie. Znaczy może nie tyle opustoszało, bo samochodów dalej jest pełno, ale przez całą drogę, tak jak idziemy, jedna osoba nas minęła. Pamiętajmy, że jesteśmy w miejscowości nadmorskiej. I tu wszędzie to, co widzicie dookoła, to są domy. To ładne budynki do wynajęcia. Już nie będzie widać. Słońce. Może będzie widać. To są domki do wynajęcia. Tam widzicie, jak słoneczko już jest nisko. Więc zaraz będzie. Już jest bardzo fajne światło. Mocno kontrastowe, a my lubimy kontrasty. Znaczy ja lubię. Ja lubię światło o wschodzie i o zachodzie. Ja generalnie jestem zwolennikiem kontrastowego światła, nie płaskiego, takiego rozmytego, tylko mocno kontrastowego. A teraz właśnie takie światło mamy, bo później po samym zachodzie słońca macie jeszcze około godziny czasu z takim bardzo przyjemnym, miękkim światłem. Tu się robi, słuchajcie, właśnie selfie, bo skóra wygląda ładnie, jest taka brązowa. Miękka. Wtedy się robi pół godzinki po zachodzie. Jest czas właśnie na zdjęcia portretowe. Albo o wschodzie. Albo o wschodzie. Ale też nie po wschodzie, tylko przed wschodem.
około godziny przed wschodem. To jest niebieska godzina chyba, nie? Wtedy tak. No, okay. To tyle z takich typów fotograficznych. Typów fotograficznych. My dochodzimy pomału do plaży, zaraz zobaczymy, ile tam jest ludzi. No muszę wam powiedzieć, że jestem w szoku. No więc setku jeszcze jakieś pojedyncze osobniki ludzkie się kręcą, ale jest cisza, spokój, słychać tylko praktycznie szum morza i ptaki. Polskie morze kojarzy mi się z łupiącą wszechobecną muzyką i cymbergajami. Tutaj tego nie ma. Niektórym może tego brakować. Zachód słońca dzisiaj będzie taki czysty, fajny, pierwszy, które nam się w ogóle trafiło dość dawno, bo kilku ostatnich dni niestety nie mieliśmy na tyle szczęścia. Po pierwsze byliśmy po prawej stronie Rugi, czyli po stronie wschodniej, więc tam zachodów nie było. Jak przyjechaliśmy na stronę zachodnią, to było zachmurzenie, więc tych zachodów też nie widzieliśmy. I dzisiaj pierwszy dzień na tej naszej wycieczce majowej, kiedy fajny zachód słońca będziemy mieli. Tu i tu. Słuchajcie, podążając do naszego lasku, zauważyliśmy dwie takie ławeczki. Zobaczcie, można sobie podejść pod sam klif. I z takiej oto ławeczki wygodnie podziwiać zachód słońca. Tu się chyba jeszcze mamy trochę czasu, więc na chwileczkę się zatrzymamy. Ja szukam dla was informacji, co to za drzewa. No właśnie musimy znaleźć informację, co to za drzewa. Może umieścimy nazwę na pewno w filmie, ale może ktoś pierwszy odgadnie. Może nie ktoś nie musi zgadywać, tylko wie. Drzewa, tylko no my nie wiemy. Las duchów. Wcześniej mieliście okazję zobaczyć, jak wchodziliśmy tutaj po południowych godzinach, 14. Jak słoneczko pięknie, ładnie świeciło, równo. A teraz zobaczcie, jak to wszystko wygląda teraz. Przy zachodzącym słońcu. No, Aruś, tutaj zobacz, jaka jest, oczywiście kamera tego nie oddaje, no, ale robi się głębia. Taka głębia tego lasu i tam i na końcu czarno. Jest ciemno, czarno. Dobra. Nie, o zwierzchu na pewno musi być tu. Ja wyciągam aparat i aparatem porobię jakieś kilka fajniejszych ujęć, bo GoPro tak mocno dosyć spłaszcza nam ten obraz. Stara się wyciągnąć światło z najczarniejszych dziur, więc pokażemy wam to na aparacie.
Słuchajcie, dochodzimy do drugiego lasku. Do drugiego. Aha, rozwiązanie zagadki. Jakie? Nie wiem, czy ktoś z was już w komentarzu napisał, jakie to są drzewa, ale na oficjalnej stronie wyczytaliśmy, że ten tajemniczy las duchów ma szerokość około 100 metrów, ciągnie się na długości 1500 metrów, czyli 1,5 kilometra. To jest nieduży lasek taki. Taki nieduży całkiem lasek. I jest to las bukowy. Są to buki w ten sposób ukształtowane poprzez ciągle wiejące wiatry morskie. Na dole dlatego nie ma roślinności, gdyż korony tych drzew zasłaniają praktycznie całe słońce. Gdzie tam się przedziera, gdzieś troszeczkę wyrastają jakieś inne drzewa. W każdym bądź razie jest to las bukowy. Niestety nasza zła passa, jeżeli chodzi o zachody słońca, się nie zakończyła. Słońce przed samą końcóweczką zachodu schowało się za chmurami. No i niestety nie mamy znowu zachodu słońca. I koniec? No, już nie pamiętam, kiedy my ostatnio zachód słońca widzieliśmy taki do końca. Paruś. Nie? Trzeba jeździć we wrześniu. No. Chyba. No bo słoneczko nam się niestety schowało za chmurami i nic więcej nie ma. Mamy nadzieję, że to, co przed chwileczką widzieliście, wam się podobało. Na nas ten lasek wywarł ogromne wrażenie. Na żywo, no wiemy, że nie da się tego na ujęciach i na filmie pokazać tak, jakby to było na żywo, ale może zachęciliśmy was do tego, żebyście tutaj sami przyjechali i poczuli to na własnej skórze. Wydaje mi się, że żadne szkło, żadna kamera, szkło obiektywu nie odda tego głębi tego wszystkiego. No wszystkie zdjęcia, jakie ja oglądałam, no to niestety to jest troszkę, tam jest ingerencji Photoshopa, dodana mgiełka i inne rzeczy, żeby było bardziej magicznie, ale na żywo... Widzimy się za chwileczkę, bo przechodzimy przez taki ciemny las i nas nie widać. Dobra, wyszliśmy z ciemnego lasu, więc... Sorry, przerwałem ci. Mów. Nie pamiętasz teraz. No dobra, nieważne. Reasumując. Las bardzo fajny, polecamy każdemu. Polecamy przyjść tu i o świcie, i wieczorem. My o świcie niestety go nie zobaczymy, gdyż dzisiaj zaraz się pakujemy, lecimy dalej. Do innej uroczej miejscowości nadbałtyckiej w Niemczech. Ale to zobaczycie w kolejnym odcinku. W każdym bądź razie zdjęcia, które znajdziecie w internecie, są dosyć mocno podkoloryzowane i jest dodane dosyć dużo dramaturgii, więc musicie brać na to poprawkę. Ale i tak las uważam, robi, że na żywo robi naprawdę... Robi duże wrażenie. Więc na pewno warto tutaj przyjechać. My w takim razie... Cóż, będziemy się chyba żegnali. Chyba tak. Dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy was do wycieczki do Lasu Duchów. No i zapraszamy na kolejny odcinek. Cześć, trzymajcie się, pa! Pa, pa.